Także no jesteśmy w Warszawie, no prawie jakbyśmy były w samym uniwersytecie, czy na uniwersytecie studiując, bo się tak mówi, że ja studiuję na Uniwersytecie Warszawskim. Czyli tak, nosem pociągają, co słychać. Mohery, bo tak, z Anglo-Ameryki, Białystok, z prawosławnych nikt tu nie przyjedzie, bo kiedyś jeździli tam na Miodową, gdzie Sawa uczy, metropolita polska, ale prawosławny. Natomiast tutaj na Uniwersytet Warszawski, czy do BUW-u, to po co prawosławni mieliby przyjechać? Po co świadkowie Jehowy mieliby przyjechać? Świadkowie Jehowy Biblię głoszą, ale też już nie tu w Warszawie, bo Warszawa tutaj Biblią nigdy nie będzie zarażona. Państwo mają tutaj szarytki, prawda? Szarytki. Ja raz siedzę w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze i Zaleskim przyjechałam, a Zaleski mówi, że jest u zakonnic na kolacji, że mnie Zaleski zaprasza do szarytek. Jak tu papież był, otwierał tę bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, bo Warszawa jest katolicka i kościelna, no to proszę Państwa, no Zaleski mnie tu zapraszał na te kolacje, ale papież mieszkał u szarytek, proszę Państwa. I on pomieszkał troszeczkę u szarytek, tak tradycyjnie u szarytek i otworzył tutaj ten 1999, zdaje się, roku, bo nie pamiętam dokładnie, zaraz zobaczymy, przyjrzymy się dokładnie, bo te e-maile coś nie przechodzą do tego playa. Nie wiem dlaczego, jeszcze raz zobaczymy, jeszcze raz przejrzymy. Przez tego Mareczka szurniętego wszystko, bo on ma dobrą przesyłarkę dokumentów na e-mailu, z drukarki w domu mamy, ale teraz ona jest nieczynna, nie mamy papieru do drukarki, nic nie mamy. Muszę wysłać jakoś tak na e-mailu, elektronicznie li tylko. Także widzicie Państwo, świat nasz jest oparty na elektronice, także ta baba durna, no nie ma racji z SMS kredyt, proszę Państwa. No, że na pasku, że ja dostaję pasek, że ja do paska się wpisuję. No i co ty, baba durna jesteś? Patrząc się tutaj na polonistykę warszawską. Taka tu polonistyka, proszę Państwa, wczoraj posłuchałam, jak Morawiecki mówi, jak Zuśka z Zamościa. Dlaczego mówi źle? Dlaczego, że u niego o przechodzi w u? No a to jest wada wymowy w ogóle, ja nie wiem. Wziął tam bankowości, to może wiesz, bankowości to jest cyfrowość. Bankowy człowiek nie musi pięknie mówić po polsku, a z tego wynika, że ten Morawiecki fatalnie mówi po polsku. Ja wczoraj tylko kilka zdań posłuchałam, jak on mówi, ani o, ani a, ani u. Zwykłe i typowe polskie samogłoski u niego nie są wybijane. O przechodzi w u i wychodzi byle co. Okropnie, żeby, tak jak to się mówi, że kiedyś jak ksiądz przemawiał, to wszyscy płakali, a to coś nie bardzo, także no nie nauczył go. Gdzie on się uczył? No niech się przyzna. Pewnie nie przyzna się, że uczył się może na Uniwersytecie Warszawskim, no bo czy na Uniwersytecie Warszawskim to jest ktoś z polonistyki, kto poprawi twoją wymowę, żeby poprawić swoje oracje, że jak będziesz mówiła, przemawiała, to żeby cała parafia płakała. Jak ksiądz mówił, to cała parafia płakała. Ale co byś mówiła, jak Słowa Bożego byś nie głosiła? Biblia może w bibliotece tutaj Uniwersytetu Warszawskiego jest, ale Biblii nikt nie czyta. Biblia jest nikomu niepotrzebna, bo myślą, że to stare.